Witaj, witaj serdecznie, Szymon z Polankiewicz, z tej strony Sikwania. No dzisiaj, siedząc pod orzechem, wspaniałym zresztą, cudownym, chciałem Tobie kilka zdań powiedzieć o takiej stuprocentowej prawdzie, o filtrowaniu informacji, ale żeby to na przykładzie okularów, nie tych, które mam tutaj, żeby słońce nie raziło za bardzo, a jest piękne, cudowne słoneczko, słuchaj, bardziej chciałbym Tobie powiedzieć o na przykładzie okularów ajurwedyjskich. Co to są okulary ajurwedyjskie? No miałeś pewnie okazję kiedyś to widzieć. Otóż te okulary mają to do siebie, że to są jakby jakaś taka cała masa, która jest podziurkowana i te okulary służą do tego, że w którymś momencie je zakładasz i czy jesteś dalekowidzem, czy krótkowidzem, troszkę się musisz oswoić. Ja wiem, że wyglądam w tej chwili jak mucha bzyczek, prawda? Ale efekt jest tego taki, że czy widzę doskonale, słuchaj, nie muszę okularów zakładać inszych. Mam gdzieś te 1,5+ i powinienem częściej nosić te jakby zrozumiałą rzeczą, że one korygują, leczą, ale czy jesteś krótkowidzem, czy dalekowidzem, one działają. Możesz czytać spokojnie, no nie proponuję jeździć samochodem. Pytanie dlaczego? Jak to się dzieje, że te okulary tak w prosty sposób skonstruowane, ileś tych dziurek, że one działają w taki sposób? Czy jesteś dalekowidzem, podkreślam, czy jesteś krótkowidzem? Czy intelektualnie jesteś krótkowidzem, czy intelektualnie jesteś dalekowidzem, dalekowzroczny i tak dalej? Wiesz, to sam ubierz to, wytłumacz sobie, co miałem na myśli. Wiesz co? Dlaczego tak się dzieje? Otóż mechanizm jest bardzo prosty. Mechanizm jest bardzo prosty, dlatego że cała filozofia polega tutaj w tych okularach na filtrowaniu informacji. I to, na co chciałbym Cię namówić, taka stuprocentowa prawda, abyś filtrował informacje, które do Ciebie docierają. Już nie wspomnę o telewizji, o radio, o prasie i tak dalej, o polityce, o różnych innych organizacjach. Filtruj absolutnie, weź to, co jest dobre dla Ciebie i zawsze traktuj siebie i traktuj to, co słyszysz z wewnętrzną intuicją, tam z wnętrzem, porozmawiaj. Porozum się ze swoją duszą, słuchaj, złapiesz komunikację między umysłem a sercem, sercem a umysłem i załapiesz, że filtrowanie informacji ma kolosalne znaczenie dla Ciebie, dla Twojego zdrowia, dla Twojej rodziny, Twojej przyszłości. Baw się dobrze. Do usłyszenia i do zobaczenia. Gdzie? No oczywiście na plażach świata. Do miłego.